Mamy do czynienia z sytuacją, gdy oficjalnie przez powiązane z Białorusią biura podróży obywatele państw takich jak Irak czy Syria są zapraszani do Białorusi jako turyści. Otrzymują oficjalne wizy tego kraju. Płacą oni kilka tysięcy euro i mają zagwarantowane zakwaterowanie, po czym są przewożeni pod granicę Unii Europejskiej, najczęściej Polski lub Litwy, którą przekraczają w asyście białoruskich służb. Celem większości migrantów są Niemcy. Istotą tego problemu jest znalezienie rozwiązania, które spowoduje, że migranci przestaną podróżować do Białorusi w celu nielegalnego przeniknięcia do Unii Europejskiej. Obecny kryzys jest spowodowany z jednej strony uszczelnieniem granic przez Polskę i Litwę, a z drugiej zintensyfikowaniem procederu przez białoruski reżim. Przesilenie nastąpiło 8 listopada. By zrozumieć przyczynę kryzysu, należy cofnąć się nieco w czasie do 20 sierpnia 2020 roku, kiedy to odbyły się na Białorusi wybory prezydenckie. Wedle oficjalnie ogłoszonych wyników Łukaszenko otrzymał aż 80% głosów. Wybory nie zostały uznane przez większość państw świata. Od maja 2020 trwały na Białorusi intensywne protesty, które po ogłoszeniu tych wyników jeszcze przybrały na sile. Protestujący spotkali się z silnymi sankcjami reżimu, jednak zagrożenie dla władzy dyktatora było realne. Wydarzenia te pchnęły Łukaszenkę w ramiona Władimira Putina, który udzielił mu wsparcia. Nieoficjalnie mówi się, że wysłał również swoich funkcjonariuszy do pomocy w tłumieniu zamieszek. By utrzymać władzę, białoruski dyktator sprzedał Rosji resztki niezależności swojego kraju. Tak więc pierwszą przesłanką dla tego kryzysu jest zemsta Łukaszenki na państwach Unii Europejskiej za wspieranie demokratycznej opozycji. Właściwym architektem tych wydarzeń jest jednak Putin i Rosja, która ma co najmniej dwie własne istotne przesłanki, by podgrzewać ten kryzys. Pierwszą jest polityka energetyczna dotycząca m.in. gazociągu Nord Stream 2. Putin chce przedstawić Zachodowi całość Europy Środkowo-Wschodniej jako region niestabilny politycznie i wojskowo, tak by przesył surowców omijający te kraje wydawał się jedyną racjonalną opcją. Rosjanie sztucznie wywołali kryzys w dostawach gazu do Europy, wstrzymując przepływ gazociągiem Jamał oraz wcześniej opróżniając zarządzane przez rosyjskie spółki zbiorniki z zapasami gazu dla Europy. Druga przesłanka to odwrócenie uwagi świata od koncentracji wzdłuż granicy z Ukrainą dużych sił wojsk rosyjskich oraz potencjalne przygotowania do ofensywy na wschodnią część tego kraju. Na przykład w okolicach Woronerza widziane były czołgi T-80U z 4. Dywizji Pancernej 1. Armii Pancernej, najbardziej wyspecjalizowane ofensywne oddziały w całym zachodnim okręgu wojskowym. Podobna koncentracja miała już miejsce w kwietniu 2021, jednak została zauważona przez światowe media i działania zbrojne nie nastąpiły. Ten sztucznie wywołany kryzys migracyjny nałożony na kryzys energetyczny związany z dostawami gazu może skutecznie rozmyć doniesienia o działaniach zbrojnych na wschodzie Ukrainy. W obecnej chwili Rosjanie mogą czekać na mrozy, co z jednej strony zaostrzy sytuację migrantów utrzymywanych siłą przez białoruskie służby przy polskiej granicy, a także zwiększy zapotrzebowanie na rosyjski gaz, z drugiej zaś poprawi warunki do działania ciężkiego sprzętu pancernego we wschodniej Ukrainie. Ciekawą propozycję rozbrojenia tej sytuacji przedstawił Gerald Knaus, mianowicie Unia Europejska powinna wynegocjować, aby tych kilka tysięcy migrantów przyjęła Ukraina. Obietnica Łukaszenki i jego służb dla migrantów to możliwość przeniknięcia do Niemiec lub innych bogatych krajów Unii Europejskiej. Nie pozwalając na wywiązanie się z tej obietnicy, kolejni migranci nie będą mieli powodu korzystać z białoruskiej oferty. Z drugiej strony ważne jest, by nie pozwolić Rosji i Białorusi na stworzenie narzędzia nacisku, którego mogłyby swobodnie używać w przypadku jakichkolwiek niewygodnych dla nich działań ze strony Polski, Litwy czy całej Unii. Ukraina zaakceptowałaby tych migrantów, ponieważ w zamian dostałaby wsparcie Unii, a być może także USA w konflikcie z Rosją i Białorusią. Forma tego wsparcia byłaby przedmiotem do ustalenia. W ten sposób i Unia Europejska i Ukraina osiągnęłyby to, co chcą uzyskać, jednocześnie nie pozwalając na osiągnięcie swoich celów przez Rosję i Białoruś. Materiał ten przedstawia problem w sposób bardzo pobieżny i uproszczony, jednak jego celem jest przede wszystkim spięcie klamrą wszystkiego, co się obecnie dzieje. Czyli powiązanie tych przedstawianych często niezależnie wydarzeń w jedną całość. Zachęcam Was wszystkich do pogłębiania Waszej wiedzy na przedstawione tematy i do dyskusji w komentarzach.